Panie dyrektorze, jesteśmy w Ośrodku Sportu i Rekreacji na Górze Dzikowiec w Boguszowie Gorcach. Dzisiaj pogoda nas nie rozpieszcza, ale w weekend ma być zupełnie inaczej. To tym lepiej, gdyż zaczynacie kręcić. Rzeczywiście październik zmienny jest, mieliśmy też piękną pogodę słoneczną. Prognozy są takie, że najbliższy weekend ma być rzeczywiście przyjemnie. Temperatura też ma troszkę nas rozpieścić, więc tym bardziej z przyjemnością zapraszam wszystkie osoby, wszystkich zainteresowanych, turystów, mieszkańców Boguszowa do odwiedzenia naszego środka i skorzystania z oferty kolei linowej. Kanapą możemy wjechać na szczyt, a tam piękna wieża widokowa, piękne widoki. O tej porze roku bardzo kolorowo. Bez wątpienia jesień jest piękna. Ostatnio miałem przyjemność też przejechać się koleją właśnie w ramach tej próbnej ewakuacji, która zakończyła proces modernizacji, pozwoliła nam odebrać kolej i udostępnić ją dla całej rzeszy turystów, więc zapraszamy od tej chwili wszystkich zainteresowanych turystów, mieszkańców Podstok Dzikowiec na skorzystanie z oferty kolei. Zapraszamy również osoby, glajderów, zapraszamy rowerzystów. Tu muszę jednak nadmienić, że jesteśmy po sprawdzeniu tras downhillowych, trasy freeride na naszym stoku. Są one oczyszczone, wykoszone, ale stan ramp jest niedostateczny i nie zaryzykujemy czegoś życia i odpowiadamy za tę trasę, stąd trasy będą zamknięte. Proszę mieć to na uwadze. Oczywiście można wykupić karnety na rowery, wjechać, zjechać innymi drogami, natomiast te trasy będą zamknięte. Jeśli chodzi o nasze godziny otwarcia, będziemy czynni w każdy weekend października do końca miesiąca. W godzinach od godziny 9 do godziny 16. Od 9 zaczynamy, o godzinie 16 ostatni wjazd i zjazd i wjeżdżamy co pół godziny. To jest ważne też do podkreślenia. Jeśli będą rowerzyści, będziemy ich przyzywać odpowiednio dzwonkiem. Obsługa będzie wkładać rowery na specjalne haki, które mamy na krzesełkach.